Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości, całe grono pedagogiczne, pracowników szkoły, przede wszystkim pana dyrektora Tomasza Węgrzynowskiego. Przede wszystkim witamy tegorocznych maturzystów, czyli bohaterów dzisiejszej nocy. Ludzi o wyjątkowych talentach i zdolnościach, nie tylko przejawiających się w naszych niezwykłych wynikach w nauce, ale przede wszystkim, co dzisiaj zobaczymy, w niezwykłych zdolnościach tanecznych, które będziemy pokazywać przez całą noc. Chciałabym życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki organizowanej przez tą szkołę, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję bardzo i życzę wesołej zabawy. Dziękujemy Pani Agnieszce za te bardzo miłe słowa. Wszyscy wiemy, co jest najważniejsze dzisiejszego wieczoru. Oj tak, wiemy. Polonez. Właśnie. Czy Ty też tak stresujesz się przed tym tańcem? Bo powiem Ci, że dla nas kobiet to jest podwójnie trudne zadanie. To nie tylko sprawdzian naszych umiejętności tanecznych, ale również niejako sprawdzian kobiecości. Albo umiemy tańczyć w 13-centymetrowych szpilkach, albo nie. Prawdziwe być albo nie być. My, panowie, także mamy bardzo niełatwe zadanie przed sobą, bo to w końcu my prowadzimy partnerkę, a nie partnerka nas. A skoro już o tym mowa, zobaczmy, jak w polonezie przedstawią się panowie z klasy trzeciej matematyczno-fizycznej, która pójdzie na czele z panem dyrektorem Tomaszem Węgrzynowskim. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym przedstawić, jest na pewno to, że polonez na razie udał się wyśmienicie. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować organizatorom, rodzicom, którzy nam bardzo, bardzo dużo pomogli, pomagają wciąż.
jest trochę za wcześnie, aby mówić, czy impreza udana. Wydaje mi się, że do tego czasu jest bardzo udana, aczkolwiek mamy nadzieję, że będziemy na pewno bardzo dobrze się bawić i myślę, że będzie bardzo, naprawdę bardzo przyjemna impreza. Może teraz jeszcze coś opowiem na temat podwiązki. Podwiązka już od wielu, wielu lat bywa na studniówkowych imprezach. Jest ona zakładana na nodze. Zawsze jest przeważnie koloru czerwonego. Każda dziewczyna przychodząca powinna założyć taką podwiązkę, ponieważ są takie przesądy, myślę, że przesądy, nie przesądy, zależy jak to uważa, że taka podwiązka przynosi później w przyszłości szczęście. Jak i w przyszłości dalszej, tak i w tej bliższej, maturalnej, która właśnie niedługo nas będzie czekać. Thank you.
Edyta Kabat, ja się nazywam Paweł Gusiński, jesteśmy z trzeciej klasy matematyczno-fizycznej w drugim liceum ogólnokształcącym. Przygotowania były naprawdę trudne, zaczęliśmy już pod koniec października, więc no jest dość dużo czasu w porównaniu do innych klas. No ale trud się opłacił, zatańczyliśmy chyba najlepszą, moim zdaniem, najlepszego poloneza. Jest taki przesąd, że każda dziewczyna powinna mieć czerwoną podwiązkę. Ale to tylko zdecydowanie przesąd. Myślę, że maturę mimo wszystko zdam. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy. Każdy się przygotował, każdy się cieszy z tego momentu. I miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Szczęście wszyscy zatańczyli bardzo dobrze. Tam niektórymi wyjątkami wszyscy zatańczyli właściwie idealnie. Dlatego pomimo przesądu chyba wszyscy zdają maturę pozytywnie. Ja jestem akurat taki, że się długo nie musiałem przygotowywać do dzisiejszej uroczystości, takiej zabawy właściwie. Ale myślę, że wiele osób musiało spędzić wiele godzin u fryzjera, u różnych innych osób, żeby się naprawdę dobrze przygotować i wyglądać tutaj zdumiewająco. Dzisiaj waliutko są poprawiny, a już od poniedziałku dalej nauka i coraz bliżej do matury. Thank you.
Brawa dla klasy trzeciej matki. Oby wszystkim poszło równie dobrze.